strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zadmiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierowo nowego chromatycznego zadmiarza, którym jest Buster. Chciałem was też poinformować, że dzisiaj do gry Brawl Stars została wprowadzona nowa aktualizacja, ale o nowej aktualizacji nagram wam dopiero jutro odcinek. Każdy, kto się cieszy, że jest dzisiaj update, zostawia łapeczkę w górę. No i jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Dzisiaj, moi kochani, rozdam wam po raz ostatni dwa razy skin do groma, który jest warty 149 gemów. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, zaloguj się do gierki i wpisz kod Farel w sklepie Brawl Stars. Albo wystarczy, że klikniesz link, który znajduje się w opisie tego filmu, a kod automatycznie wpisze ci się do sklepu. W komentarzu napisz hashtag FrankenGrom Giveaway, a w jutrzejszym odcinku wyłonię dwóch szczęśliwych zwycięzców. Pod wczorajszym odcinkiem wygrały te oto osoby, gratuluję, a teraz przejdźmy na moje konto w wersji deweloperskiej i przetestujmy nowego zadymiarza. Przed państwem 61 chromatyczny zadymiarz Buster, więc na samym początku sprawdźmy sobie jego opis. Buster obsługuje projektor w kinie i zna na pamięć wszystkie ulubione filmy akcji. Marzy, aby pewnego dnia zostać gwiazdą własnego filmu. Tak jak widzieliśmy w trailerze, Buster faktycznie jest fanem kina. Jego broń to jest, moi drodzy, projektor, który wyświetla film i dzięki temu odbija wszystkie ataki innych zadymiarzy. Mega ciekawa postać. Jeszcze czegoś takiego nie było w Brawl Stars. Jak widzicie, atak ma na 3 kreski, obrona 5 kresek, przydatność 1, a super atak to montaż. Sprawdźmy sobie dodatkowe statystyki zadymiarza. Punkty życia 5600 na samym początku, szybkość ruchu szybka, atak, efekt flary, Buster wystrzeliwuje z projektora stożek światła, rażąc wszystkich wrogów w zasięgu. Obrażenia 1700, podstawowy atak, zasięg normalny, szybkość przeładowania normalna. Super atak nazywa się montaż. Buster rzuca przed siebie tarczę, która blokuje wszystkie pociski wroga i odbija energię w kierunku wrogów. Obrażenia 800, zasięg krótki. Dodatkowe cechy to ten zadymiarz ładuje super atak w pobliżu członków drużyny. Tutaj troszeczkę inaczej niż w przypadku Baza. Baz ładuje swój ultimate atak wtedy, kiedy widzi przeciwnika w swoim obrębie, a Buster, jak widzicie, ładuje przy swoim teammate'cie. Oczywiście Buster też ma dodatkowy skin, który nazywa się Buster z piłą łańcuchową i wygląda naprawdę mega mocno. Będzie on dostępny w karnecie zadymiarskim za ostatni poziom. Dajmy sobie na początku arenę treningową i zobaczymy, jak wygląda ta postać od A do Z. Po ile bijemy na początku? 800. Z ostatniej kratki bijemy po 840. Ale jak tą postacią podejdziemy bardzo blisko, to nasz atak zwiększa się do 1578. Więc jak będziecie grali tym zadymiarzem, pamiętajcie, że macie puszować tak jak u Bulla, czyli podchodzić jak najbliżej, bo im dalej jest jego laser, tym słabiej atakuje. Teraz sprawdźmy, czy faktycznie nasza tarcza odbija ataki. Atakuje nas bot, dajemy ulti i patrzcie na to. Oddajemy, a im bliżej jestem, tym atak jest mocniejszy? Nie. Po prostu za każdym razem, kiedy nabój się od nas odbije, wraca do przeciwnika i zadaje mu 800 damage'a. Zaatakujmy na przykład kilka botów na raz. Boom. Teraz to było wszystko pięknie widać. Spójrzcie na to, ile dostaje obrażenia pierwszy bot, a ile ostatni. Boom. Mieliśmy idealną rozpiskę. 1300, 975 i 850. Dajemy teraz sobie ultimate atak. Jeszcze raz. Pyk. I odbijamy naszą tarczą w przeciwnika. Coś pięknego, to jest po prostu coś pięknego. Bardzo fajna postać z ciekawą mechaniką. Ale teraz zagrajmy sobie jakiś normalny meczek. Ale zanim zagramy grę dla znajomych, gdzie będziemy mieli dostępne gadżety oraz star powery, sprawdźmy sobie, na czym polegają gadżety i star powery do tego zadymiarza. Jak widzicie, troszeczkę nam się zmienia teraz lobby po aktualizacji. I na przykład gadżet pierwszy to pasek narzędzi. Buster przywraca wszystkim pobliskim sojusznikom 1000 punktów życia za każdego sojusznika znajdującego się w jego obszarze super doładowania. Co? To jest bardzo mocny gadżet. Na przykład wyobraźcie sobie, w trybie trójki ten gadżet będzie mega przydatny. Sprawdźmy sobie teraz, na czym polega pierwsza gwiezdna moc. Wersja reżyserska. Efekt flary Bustera zdaje 15% więcej obrażeń za każdego sojusznika znajdującego się w jego obszarze super doładowania. Czyli rozumiem, jak ktoś koło mnie chodzi, po prostu mocniej atakuje. Bardzo ciekawy star power, więc twórzmy sobie teraz meczyk dla znajomych. Wybierzmy pierwszy gadżet i pierwszy star power. No to lecimy. Od razu będę starał się puszować. Bomba, bomba. Na dwa hity ściągłem ją, nieźle. Bomba, bomba. Okej, okay. Podnosimy dużo power cubesów, żeby mieć jak najwięcej ich. Okej, okay. Tutaj ktoś do mnie atakuje. Buster! Zabijemy Bustera jego własną tarczą, ale spójrzcie! Nie widziałem o tym, moi drodzy, że jak zaatakuje, mój ult się już wyłącza. Dobra, to jest bardzo ważne. Chodź, 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 wariacik. Dajemy teraz tarczę. Kurczę, no i patrzcie, nie mogę zmienić kierunku tarczy, więc uważajcie na to, bo to może się zemścić. Nie chcę go zabijać.
Chcę nabić sobie ulta jak najszybciej. Jeszcze raz. Okej, i teraz. W jego kierunku daję tarczę. I on niech mnie atakuje. No atakuj! Dobra, dostał 1200. No dawaj! No co ty robisz, wariacie? Okej. Zostało mu bardzo mało HP. Jakie te boty są głupie. No dobra. Postarajmy się go pokonać. 9 HP. Więc tutaj mamy na czym nabić ulta. Ja bym chciał ją zabić, żeby sama się zabiła o moją tarczę. Wracaj tu! No co ona robi? Bo power cubesa poszła. Chodź tu, nie popadnie. Jezu, chodź tu. Po prostu nie mam pytań. Zagrajmy jeszcze raz. Dobra, może tym razem się uda wam pokazać jakąś fajną akcję tym zadymiarzem. Mamy Jackie. Więc atakujemy tą Jackie. Jestem ciekawy. No chciałbym, żebyś mnie obiła. Obij mnie. I dam gadżet, to się leczy? Tak, leczy się po 1000, więc spoko. Myślałem, że ten gadżet będzie totalnym uselessem i mi się nie przyda w trybie solowym. Ale jak widzicie, jednak działa. Nie wiem, czy z tą Jackie w ogóle wojować. Nie ma sensu, żeby z nią tutaj w ogóle grać. Znajdźmy sobie jakąś postać, która będzie do nas strzelała, a ja będę odbijał pociski tej postaci. Dobra, mamy Gina. Jean, strzelasz do mnie, czy nie? No chciałbym, żebyś do mnie strzelił. Okej, strzela. Dajemy tarczę. Odbijał. Sam uderzył w siebie od mojej tarczy. Odbił się atak, dobra. Dostał mi Gale, którego chyba, wiecie co, pokonam. Ale nabiję sobie pierw na nim ulta. Nie, kto tu jest? El Primo, więc pokonajmy pierw El Primo, bo mi się nie przyda do tego triku. Okej, okej, idealnie, 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 moje cuby. Dawaj, Gale. Bij! Bij farelkę! No. Tak jest! 1200! Atakuj! No co jest? Nie no, te boty są totalnie... Musimy nabić sobie teraz ulta na tym chłopie. Jak ja po 3800 biję. Gdzie on jest? Dobra. I mamy tarczę. I teraz. Nie! Nie da się! Nie da się tego zrobić z tymi borowikami. Najgorzej! Na pewno do tego powrócimy w nowym sezonie, a ja teraz, moi drodzy, przedstawię wam, jak będzie wyglądał nowy karnet na nowy sezon. Nowy sezon będzie nazywał się Stacja Widmo i za pierwszy poziom odblokujecie sobie tandetną pandę Penny, więc warto kupić karnet bojowy dla tego super kozackiego skina. Penny zombia, która strzela ręką, no i pamiętajcie, jak będziecie kupowali jakiś karnet, korzystajcie z kodu FAREL, was to nic nie kosztuje, mi naprawdę wiele pomaga, więc dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz lecimy dalej, zobaczymy, co tutaj przygotowane jest dla nas w tym karnecie. Za 30 poziom jest Buster. Mamy później jakieś emot ikonki. Nowy spray. Taki, więc całkiem niezły. No i na końcu jest oczywiście Buster z piłą łańcuchową. Teraz sobie tego skina przetestujemy. Pamiętajcie, moi drodzy, że teraz możecie każdego zadymiarza przetestować, klikając wypróbuj i dając mecz treningowy. Ja akurat trafiłem tryb duo, więc całkiem fajnie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Mamy naszego bota. Jak widzicie, kiedy za nim chodzę, ładuje mi się Ultimate Attack. Bardzo fajna opcja w tym Busterze. Nie wiedziałem, że coś takiego wymyślą. Więc na samym początku od razu sobie ładujecie tarczę i jesteście takim tankiem. O, Shelly w końcu atakuje. Dobra, tarcza, tarcza, tarcza. Bronimy, bronimy. Boom. Okej. Czy Rosa odbija swój atak? Nie zwróciłem uwagi. Dobra, bo mi El Primo padnie. Leją. Dobra, jest git. El Primo uciekł. Dajemy tarczę i w nią wjeżdżamy. Ale kurczę, ten Buster jest mega wolny. No, delikatnie, delikatnie jej zadałem atak, ale tarcza nie może przeniknąć przez przeciwnika, bo wtedy... O kurde, padam, nie, żyję. Bo wtedy nie zadziała nasz ulcik. Musimy cały czas trzymać odpowiednią odległość. Tarcza. I teraz, patrzcie, Rosa sama się bije! Sama się bije, padła! O to właśnie mi chodziło w poprzednim meczu. Niesamowita sprawa, ten Buzz jest... Buster, cały czas na niego mówię Buzz. Buster jest naprawdę mega mocną postacią i zobaczcie, że jak ja atakuję... To kiedy strzelimy tym skinem, to jego zębatki wbijają się w ziemię. O kurczę, El Primo 8. El Primo 8, uciekam. Daję szybko tarczę, tarczę. Czy El Primo sam się powali? Dobra, to dojeżdżam was, jak się nie chcesz powalić. Ile power cubesów? Pamiętajcie, że tarcza naszego nowego zdymiarza nie broni nas w żaden sposób. Poko sam się zabił. Nie broni nas w żaden sposób przed trollerami, czyli Dynamikiem, Tickiem, Gromem, Kiełkiem oraz Mortarem Penny. Mój El Primo jak tam szarżuje na tą Rose, co jest? A, zdążył się zrespić. Poko zdążył się zrespić. El Primo go dojedzie? Tak jest. GG. W skali od 1 do 10 nowego zadymiarza oceniam, moi kochani, na mocną dychę, bo naprawdę
jest to spoko postać, która zmieni na pewno tą grę na lepsze. Musimy zagrać jeszcze jeden mecz, ale z innymi gadżetami i star powerami. Wybieramy drugi gadżet, który nazywa się Zwiastun. Następny efekt czary Bustera przyciąga wrogów do niego i spowalnia na 2 sekundy. Czyli coś jak w przypadku Franka, dajemy gadżet, atakujemy przeciwnika i on do nas przychodzi i wtedy go dojeżdżamy. Więc warto to używać, kiedy mamy maksymalną amunicję, żeby później móc dobić przeciwnika. Wybieramy sobie teraz star power, drugi, który nazywa się kamizelka kuloodporna. Gdy montaż jest aktywny, czyli rozumiem, że ta nasza tarcza, Buster ponosi 20% obrażeń i jest odporny na odepchnięcie, spowolnienie i ogłuszenie. Wow, czyli jesteśmy odporni na wszelkiego rodzaju stuny. Nawet jak Dynamite nam rzuci ogłuszenie swoją bombą, to i tak nam się nic nie stanie. Albo na przykład jak dostaniemy ulta Tary, to nie powinniśmy się zatrzymać. Okej, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy i sprawdzamy, czy faktycznie tak jest. Od razu bym tego Leona przyciągnął do siebie. Chodź, chodź tu, Leon. Jesteś mega szybką postacią, a ja cię przyciągam, przyciągnąłem i 2 razy bomba. Właśnie o tym mówiłem, że warto mieć 3 paski amunicji zawsze, kiedy używamy tego gadżetu. Dobra, gościu, gdzie ty masz tą tarczę? A tu jest szelka, najgorzej. Tą dojeżdżamy. Szelki raczej na blisko nie chcę bić. Zobaczcie, 4 power cubesy, 10 tysięcy życia. To jest naprawdę mega mocny tank. Dobijamy tego Gina też. Cyk. Karl? Karl 6? O, może z nim zawalczę? Dawaj ulta! 1200! O kurcze, o kurcze. Dobra, dobijam. Tu było grubo. Nie powiem, że nie. Jestem ciekaw, czy mógłbym na przykład ulta Karla, jak on we mnie wleci na ulcie, zblokować to. Dobra, tarcza. Odbiłem. Odbiłem. Fajne jest to, że nawet podczas, kiedy nas atakuje, możemy się leczyć. Zarąbista jest ta postać strasznie. Dobra, mamy znowu ultimate attack. Z dwóch stron mam jechane. Najgorzej. Muszę poczekać. Penny, Penny, Penny! Czekaj, Farel! Dymy. Przyciągam tą Penny? Nie, nie przyciągnąłem. Znowu jest Karl. Raz. Dobra, tu jest. Tarcza, 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 tarcza. Nie trafię. O kurde, padnę. Padnę, 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 padnę! Przeżyłem! No nie udało mi się go pokonać, żeby odbić jego kilo w tarczą. No ale sami widzicie, że ta postać jest naprawdę mega, mega mocna. Jeżeli wytrwaliście do końca tego filmu, napiszcie w komentarzu hashtag Frankengrom Giveaway, a być może w następnym odcinku wygracie tego skina. Na dzisiaj to było tyle, jeżeli się podobała, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie, ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!